Dzień dobry. W ten oto dość nietypowy sposób zmierzam właśnie do Wisły, bo tam właśnie już za chwilę rozpoczną się siódme zawody z cyklu Pucharu Polski Warka Strongman 2002. Sześciu zawodników, sześć trudnych konkurencji. Jeśli macie Państwo wolną godzinę, bądźcie z nami. Emocji nie będzie brakowało. Pełne trybuny, żywiołowy doping i ogromne ciężary to znak firmowy Pucharu Polski Strongman. Dzisiejszą szóstkę wspaniałych tworzą Tomasz Lech Sprabut, miłośnik muzyki techno. To jego pierwszy sezon w Pucharze. Lubomir Libacki z Gdańska, zapalony kinoman, pierwszy mistrz Polski w tej dyscyplinie. Arkadiusz Makurat, mieszka w Kościerzynie, trenował podnoszenie ciężarów. Jego hobby to motoryzacja. Mariusz Pudzianowski z Białej Rawskiej zaczynał od karate i boksu, uwielbia szybkie motocykle i samochody. Sławomir Toczek, kolejny siłacz z Kościerzyny, świetnie jeździ konno, wygrał tegoroczne eliminacje Pucharu Polski. Tomasz Nowotniak mieszka w Sokołowie Podlaskim, jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski. Ponadto świetnie gotuje. Komisji sędziowskiej przewodniczy dziś Cezary Wołodko. Sędzią głównym jest Krzysztof Bójko, a arbitrem pomocniczym Krzysztof Dziełyński. Przed nami sześć konkurencji. Pierwsza nosi niewinną z pozoru nazwę – przepychanie auta. W praktyce to marsz, a może czasem i bieg na dystansie 20 metrów z niecodzienną taczką o wadze ponad 1 tony. Jako pierwszy spróbuje tej sztuki Tomasz Lech. To trudna technicznie konkurencja. Czasami to samochód prowadzi zawodnika, a nie odwrotnie. Raz jeszcze w starcie, papaj. Gotowy? Trzymaj to! Trzymaj! Podnieś. Trzymaj! Dobrze, ruszaj! Woli, trzymaj to! Trzymaj! Trzymaj! Rusztem tylko! Rusztem! Tomka dopinguje Artur Grabara, kolega z Prabut. Znają go Państwo z poprzednich pucharowych imprez. Tomek ma ciągłe problemy z ustabilizowaniem marszu, z nadaniem autu właściwej prędkości. Krótkie kroki. Dobrze, dobrze idzie. Dobrze, trzymaj. Krótkie kroki, Tomek. Dobrze, rozpędź go. Jeszcze kawałek. Rozpędź go, Tomek. Jak go rozpędzisz, będzie szedł sama, i tylko go trzymasz. Dasz radę, trzymaj, Tomek! Trzymaj! Ciągle nie udaje się Tomaszowi Lechowi zrobić więcej niż kilku kroków. Nie może dopasować swojego tempa do jazdy samochodu. Jakby dziś to był za duży dla niego ciężar. Trzymaj! Powoli! Krótkie kroki! Krótkie. Dobrze, ruszaj! Powoli, rozpędź go! Tomasz, jeszcze kawałek. Jeszcze masz czas. Skup się, Tomek. Ostatni wysiłek. Ostatnia próba. Niestety Tomek nie ma już sił. Rezygnuje z dalszej walki. Przejechał niespełna 12 metrów. Te konkurencje rozgrywano dotąd tylko raz w Bielsku Białej. Tamten samochód najszybciej przepchnął najlepszy polski strongman Jarosław Dymek. Zabrało mu to 11,3 sekundy. Zaledwie o pół sekundy wolniej wykonał to zadanie Lubomir Libacki. Na co stać go dzisiaj w Wiśle? Także kłopoty. Zachwiał gdańszczaninem, ale chyba już opanował sytuację. Dobra sylwetka, optymalna długość stawianych kroków. To bardzo ważne. Jak niewiele zabrakło. 2-3 metry. Szkoda straconych sekund. Czas Libackiego 21,8 sekundy. Czy komuś przedstawić, że samochód zaparkowany? Chętnie to zrobię. Publiczność wyraźnie rozgrzana tym występem czeka już na Arkadiusza Makurata. Dla siłacza z Kościerzyny ta konkurencja to zupełna nowość. Gotowy. Ładnie podniósł Arek tę specyficzną taczkę. Szybko idzie, stawia drobniutkie kroczki. Może mieć bardzo dobry wynik. Została zaledwie długość auta, nieco ponad 4 metry. Niestety, znowu kłopoty. Wyraźnie brakuje mu siły w tej końcówce. Co za dramat Arka Makurata na tych ostatnich 2 metrach trasy. Czyżby miała powtórzyć się sytuacja z Tomkiem Lechem?
Dużo! Wreszcie koniec. Czas Makurata ponad 51 sekund. I ten gest triumfu. Marek Makura! A moje paluchy bolą. Już za chwilę zobaczymy faworyta dzisiejszych zawodów, Mariusza Pudzianowskiego. Dwa tygodnie temu wraz z Jarkiem Dymkiem zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata Par. Gotowe. I pół sekundy. Świetny czas Pudzianowskiego. Mocny akord na otwarcie boju w Wiśle. Gotowy? Gotowy. Sławomir Toczek przed trudnym zadaniem. Jak tu dorównać Pytonowi? Ma kłopoty z utrzymaniem prostej linii jazdy auta. To dodatkowe obciążenia rąk. Sławomir Toczek pchał swój pojazd poniżej 30 sekund. To trzeci wynik do tej pory. Sławek prywatnie marzy o ładnym sportowym aucie. Takim, którego nigdy nie trzeba pchać do warsztatu. Tymczasem do boju jest już gotowy Tomasz Nowotniak. Gotowy? Tak. Niezły początek, ładnie, szybko idzie. Jednak puściła jedna ręka, a wydawało się, że Tomek bez problemu zaliczy te 20 metrów. Coraz trudniej, uginają się nogi, teraz puściły obie dłonie. Czyżby to był poważniejszy kryzys? Do góry, na niebo się patrz, do góry! Do góry! Idzie, idzie! Do góry się patrz, nie patrz na samochód! Jeszcze 2 metry, lewo! Gdzie? Lewo, lewo! Podnoś to, podnoś to, kończ to! Co to, kończ to! Bierz to! Do góry, góra! Góra! Za szybko. Tomek nie ma tylu sił co Pyton. Musi dłużej odpocząć. Ostatni chcesz być. Dawaj. Jeszcze trochę. Jedna pójęcie, dawaj. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Bierz to. Dawaj. Jeszcze trochę. Szybkie, szybkie trochę. Dawaj. Jeszcze metr. Szybko, streszczaj. Teraz naprawdę został metr do mety. Jeszcze dawaj. Ostatnie machnięcie! Nie! Dał radę. Należą mu się ogromne brawa. Czas ponad 93 sekundy nie jest tak ważny jak jego wspaniała walka. A to tylko przedsmak tego, co nas jeszcze dzisiaj czeka. To państwo mu dodaliście siły. Brawo, Tomek! Pierwszym liderem zawodów zostaje faworyt Mariusz Pudzianowski. Lubomir Libacki przewodzi pozostałym zawodnikom. Faworyt Mariusz Pudzianowski oraz Lubomir Libacki i Sławomir Toczek triumfowali w pierwszej konkurencji zawodów w Wiśle. Mówiąc szczerze, amator w tej konkurencji miałby szansę na przeciągnięcie jedynie samej liny, bo na końcu liny znajduje się obciążenie ważące 250 kg i niestety nie ma kółek. Zgodnie z regulaminem każdą kolejną konkurencję zaczyna ostatni zawodnik poprzednich zmagań. Tym razem jest nim Tomasz Lech, tegoroczny debiutant w Pucharze Polski. Startował dotąd w Lublinie i Przemyślu, za każdym razem zajmując piątą lokatę. Ruszymy stopery. Czy dzisiaj w Wiśle Tomasz zdoła poradzić sobie z konkurentami? Stawka poza Pudzianowskim wydaje się wyrównana, ale w takim sporcie często decyduje dyspozycja dnia. Ciągnij!
Ciągnij! Ciągnij! Dobrze! Jest dobrze! Trzymaj! Dobrze! Ciągnij się kawałek! Jeszcze kawałek! 3 metry! To masz! Dobrze! Trzymaj! Trzymaj! Nogami są! Nogami! Dobrze! Jeszcze raz! Jeszcze mocny raz! Dobra! Tak, jego rezultat 44,3 sekundy. Sanie wyglądają niepozornie, ale trawa stawia bardzo duży opór. Nieciekawy sposób. Piękna pogoda, ale i tak walczą. Zobaczmy, jak sobie poradzi z zadaniem inny Tomasz, nowotniak. W tegorocznych zawodach zajmował już trzecie i drugie miejsce. Dziś zaczął nie najlepiej. Jest więc okazja do poprawienia piątej lokaty po konkursie otwarcia. Przydomek Drago, kibiców na trybunach mu nie brakuje. No, to wy? Tak. Proszę. Mocno szarpnął sanie. Teraz wyraźnie widać odległość do pokonania. Te 20 metrów to jednak całkiem spory kawał. Szybko! Tomek musi ponownie natrzeć dłonie magnezją. Widać, lina za bardzo zaczęła się ślizgać, albo uchwyt słabnąć. Teraz spokojniejsze pociągnięcia, ale sanie znowu stanęły. Zaskakujące kłopoty ma Tomasz Nowotniak na początku zawodu. Wydawało się, że może przegrywać tylko z Pudzianowskim. Jeszcze dwa, trzy pociągnięcia. Już chyba ostatni wysiłek. Tak, wreszcie meta. Ta jazda zajęła Nowotniakowi aż minutę i 20 sekund. Ale to jest ciężkie ludzie. W inauguracyjnych zawodach w Zamościu Tomek miał słabszą końcówkę. Teraz słaby początek. Czy zdoła odwrócić złą kartę? Arek Makurat rozpoczął tegoroczne starty od drugiego miejsca w Lublinie. Potem było trzecie w Przemyślu. Czyżby dziś prawem serii miało być tylko czwarte? Chyba nie. Przecież marzeniem Arka są starty w Mistrzostwach Świata. Musi więc równać do Pudzianowskiego, Dymka i Kurasia. Meta. Czas Makurata jednak o 1,5 sekundy gorszy od wyniku Tomka Lecha. W dodatku ta końcówka bardzo wyczerpała siła czas Kościerzyny. To chyba pewne zaskoczenie. A może Arek jest dzisiaj trochę gorzej dysponowany? Na Litwie zatytułowanych najsilniejszy człowiek Litwy. Wreszcie zdołał zregenerować siły. Tak, to co czasem wydaje się łatwą zabawą, wymaga ogromnego wysiłku. Poczekajmy, jak poradzi sobie z saniami Sławomir Toczek. Pojedynki tej dwójki siłaczy z Kościerzyny zawsze nas pasjonowały. Piąta i czwarta lokata to dotychczasowy dorobek Toczka w pucharowych zmaganiach. Patrzmy, jak radzi sobie w Wiśle. Jego pociągnięcia są wolniejsze, ale dłuższe. Dobrze pracuje nogami. Czy to wystarczy do pokonania konkurentów? Chyba jednak zwolnił. Nie da rady pokonać Lecha. A co z Makuratem? Niespełna 51 sekund. Zapowiadało się na lepszy wynik. Sławek wydaje się mniej zmęczony od poprzedników. Niestety, stopery nie kłamią. W kościerskim pojedynku Makurat lepszy o prawie 5 sekund. Z tygodnia na tydzień coraz lepiej. Wiśle,
Doskonale! Na widowni poruszenie. To znak, że nadchodzi Lubomir Libacki. Gdańszczanin nie najlepiej zaczął ten sezon. Od 5-6 lokaty. Ale ostatnio szło mu coraz lepiej. Czy oznacza to powrót do czołówki? Jeśli dobrze pojedzie saniami, ma dużą szansę wykorzystać słabszą dyspozycję nowotniaka. Gotowy? Gotowy. Zupełnie inna technika pracy na linie. Inaczej, szybciej pracują ręce. Świetnie idzie Libackiemu. Jest dziś w dobrej formie. Zostało około 5 metrów. .38 sekundy. Te ostatnie pociągnięcia były jak finisz długodystansowca. Brawo, Liba, to był dobry show. A to taniec podpatrzony chyba u Duńczyka René Minkwica, uczestnika Mistrzostw Świata. Jest! Oto Mariusz Pudzianowski. Czy będzie szybszy od Libackiego? Ręce pracują podobnie, ale może dynamika całego ciała jest większa. Sanie też przy każdym szarpnięciu przejeżdżają troszkę większy kawałek drogi niż u rywala. Pokonał Libackiego aż o prawie 12 sekund. Knockout! Drugiej konkurencji ponownie Pudzianowski przed Libackim. Trzeci Lech, który zapomniał o pierwszym niepowodzeniu. Nowotniak ciągle ma o czym myśleć. Makurat i Toczek chyba poniżej oczekiwań. Konkurencjach złe perspektywy przed Nowotniakiem. Ciekawie zapowiada się walka Lecha, Toczka i Makurata o trzecie miejsce. Libacki na razie jak cień za plecami Pudzianowskiego. Tomek, pamiętaj, że po wrzuceniu wszystkich klasów dotykasz tamtego pachołka. Słyszysz? No. Wtedy jest liczony koniec czasu. Zaczynasz od najlżejszego. Przy pachołkach. 300 kg. Trzecia konkurencja to ładowanie na platformę stalowych elementów. Jeśli Tomek Nowotniak ma jeszcze odrobić straty, to ta próba jest wprost dla niego stworzona. Skąd zaczynam? Tu, przy pachołkach stoisz. Przy jeszcze. Tutaj, ten. To jest to jakoś. Gotowy? Nie. Odejdź. Dobra. Start. Tomek jest wysoki, szybki i sprawny. O to w tej próbie chodzi. Trzeci klocek już wolniej, ale to bardzo dobry występ Nowotniaka. Czas 15 sekund i 32 setne. Do tej pory nasi siłacze ładowali na podest 100-kilowe worki. Mieli więc znacznie lżej. A Tomek przy workach osiągnął czas lepszy tylko o 0,3 sekundy. Nie ma więc prawa być niezadowolonym z tego, co pokazał przed chwilą. Powinien uwierzyć, że nawet Libacki jest w jego zasięgu. Uwierzyć i walczyć do końca. Publiczność na pewno będzie go wspierała. Teraz pora na Sławomira Toczka. Gotowy? Moment. Gotowy. Bardzo bojowo nastawiony jest Sławek. Stracił sekundę na nawrocie przy podejście. Jest minimalnie wolniejszy od Nowotniaka. Rozstrzygnie trzeci kloc. Ma drobne kłopoty. I Toczek przegrywa z rywalem o prawie 2,5 sekundy. 17,78 setnych. To jego rezultat. Ile gorszy? 17, dobrze. To zadowolenie Sławka będzie zrozumiałe, kiedy powiem, że przy noszeniu worków miał prawie dokładnie taki sam czas. A ta próba była przecież trudniejsza. Dla odmiany 3 tygodnie temu w Przemyślu worki były przekleństwem Arka Makurata. A stalowe kloce dziś... Misiek! Czekaj, ja powiem ci. Tak. Zapawy? Poczekaj. Górale trzymają kciuki za Kaszuba. Zatem zobaczmy, co z tego wyjdzie.
Sprytnie dotknął słupka nogą zamiast ręką, ale niewiele to pomogło. Przegrał stoczkiem o sekundę. Jednak ładowanie na platformę to nie jest silna strona Arkam Akurata. Słabo, słabo. Zawiedziony i trudno się dziwić. Tomasz Lech staje przed wielką szansą awansu na trzecie miejsce na półmetku. Przed państwem Tomasz Lech, czyli gotowy? Minimalnie przegrał z Makuratem. Sekundę gorzej od toczka. Rywale mogą się cieszyć. O Jezu, 10 setnych sekundy. Najlepsze. Gorszy. To nie było tak źle. Który słupek? Ten? Teraz Lubomir Libacki. Gdzie stoi obok? To. Przy pachałkę. Jeszcze, nie. Jeszcze. Jeszcze. Gotowe? Poczekaj. Gotowe. To jedna z dobrych konkurencji Libackiego. Czy jednak da radę Nowotniakowi? Na razie jest szybki. Pierwszy. Nie. Drugi! Liba mimo wszystko jest zadowolony, bo ten wynik umacnia go na drugiej pozycji. Dobry występ byłego mistrza Polski. Forma wyraźnie rośnie. Publiczność czeka już na pytona. Pełna hipnoza. Gotowy? Po chwilę. Skup się! Czternaście i 9 sekundy. Mariusz Pudzianowski zwycięża trzeci raz z rzędu. Wielka forma zawodnika z Białej Rawskiej. Gratulacje od Nowotniaka i odwrotnie. Tomek minimalnie uległ sławniejszemu koledze. Spójrzmy na komplet wyników. Bardzo zacięta walka o czwarte miejsce. Libacki bezpiecznie na trzecim. Nowotniak o krok od ogromnej niespodzianki. A Pudzianowski znów najlepszy. W półmetku Nowotniak odzyskał nadzieję na co najmniej trzecie miejsce w końcowej punktacji. Bardzo dobry występ Libackiego. Pudzianowski systematycznie powiększa przewagę. Dobrze, przynajmniej taką trzeba mieć rękę, żeby mieć jakiekolwiek szanse w konkurencji. Uchwyt Herkulesa. W końcu trzeba utrzymać dwa samochody. Tomasz Lech za chwilę zmierzy się z dwoma samochodami. Delikatnie jeszcze. Lekko. Jeszcze. Okej. Czas start. To ustawienie aut miało ogromne znaczenie. Nie może być szarpnięcia przy zwalnianiu hamulców. Wielu przez to przegrywało. Trzymaj, Tomek. 10. Trzymaj. Dobrze jest, dobrze. Trzymaj, Tomek. 15. Trzymaj. Dobrze. I już koniec. Po 19 sekundach Lech w Lublinie trzymał auta przez ponad 22 sekundy. Aż nie może uwierzyć, że dłonie tak go zawiodły. Cóż, chyba nie uda mu się odrobić punktów do poprzedzającej trójki. Arkadiusz Makurat wytrzymał w Lublinie 28 sekund i przegrał tylko z Jarkiem Dymkiem. Toczek był o 0,1 sekundy gorszy. Nic dziwnego, że teraz pilnie obserwuje występ kolegi. Dobrze, powoli, powoli. Nie, musisz ten. Dobra, powoli. Na stopach tak. Tak! Makurat trzyma auta inaczej niż wszyscy dotąd. W przysiadzie, tak by ramiona były na wysokości zderzaków. By nie tworzył się trójkąt rozkładu sił. Ciekawe, czy to zda egzamin. Trzymaj, jeszcze chwila, 25!
Puściła prawa ręka, ale wynikarka jest przyzwoity, niemal 30 sekund. Poprawił swoje osiągnięcie z Lublina. Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję, dziękuję! Podziękowania dla Arka Grabary. Sędziowie nie podają czasów, jednak od czego jest pomoc kolegów? Trybuny zbliżają się do stanu wrzenia. Pasjonują się nawet niemowlęta. Puszczaj. Tył. Puszczaj. Tył. Lewa. Tył. Hop. Wystartował Sławomir Toczek. Wystarczy mu 30 sekund, by wyprzedzić Makurata w boju o prymat w Kościerzynie. Nie jest mu łatwo. 20. Trzymaj mocno. Trzymaj, trzymaj. 25. Jeszcze chwila. Dobrze jest, 30. Trzymaj. 33,5 sekundy. Rekord życiowy Sławomira Toczka. A mimo to nie widać jakiejś wielkiej radości na jego twarzy. Czyżby przeczuwał, że pozostali rywale mogą być bardziej Herkulesowi? Trąbka gra na alarm, bo nadchodzi Lubomir Libacki. 3 lata temu dawał popisy siły i wytrzymałości psychicznej, doprowadzając tłum do ekstazy. Teł jak? Lewy, lewy. Puść! 34 sekundy zapewnią prowadzenie. W tej konkurencji trzeba przyzwyczaić się do coraz większego bólu. Przejść granicę wytrzymałości. Liba to potrafi. I niewiele więcej. 36,4. Libacki wychodzi na prowadzenie. Ten taniec nie może więc dzielić. 36,44. Jak wiecie, to jest tak. I każdemu w życiu się tak zdarza, że jak jesteś na fali, to płyniesz, no jak ten, to na surfingu, jak złapie, jest najlepszy. Nie złapie, to nie. Ale za. Pięknie powiedziane. Teraz Tomek Nowotniak. Dobra, jeszcze? Już. Podobne ułożenie ciała jak u Makurata. Żadnego zapierania się nogami. Ułożonych pod kątem ramion. Linia prosta. Oto recepta na sukces. Koniec. Tak szybko, a wydawało się, że Tomek zacznie gonić rywali. Jednak zabrakło mu chyba doświadczenia. Nie dotrwał nawet do 13 sekundy. Trudno, Libackiego raczej już nie doścignie. Ta konkurencja może być. Pozostał nam jeszcze Mariusz Pudzianowski. Rekord Polski w tej konkurencji należy do Jarosława Dymka i wynosi 75 sekund. Pyton nie musi go pobić. Wystarczy mu 37 sekund, by odnieść 4. dziś zwycięstwo. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Sekund. Zrobił dokładnie to, co chciał. Świetna forma Pudzianowskiego. 50-37. Tym razem ogromny rozrzut w wynikach. Podawanie czasu przez kolegów bardzo pomogło Toczkowi i Libackiemu. Po 4. konkurencji Nowotniak pozostaje w dole tabeli. Toczek odrywa się od Makurata. Libacki umacnia na 2. pozycji. Pudzianowski o... Po 4 konkurencjach zawodów w Wiśle najbardziej zacięta walka toczy się w dole tabeli. Libacki i Pudzianowski pewnie zmierzają po końcowy sukces.
To trudna konkurencja dla niskich zawodników. Tomek Nowotniak do takich nie należy. Ma aż 192 cm wzrostu. Popatrzmy więc, jak daje sobie radę ze stawianiem do pionu i przerzucaniem na drugą stronę bali ważących od 100 do 250 kg. Tomek już kończy swój popis. Jego czas to 31,3 sekundy. Wyglądało, że to dobry występ, ale dziś siłacz Sokołowa Podlaskiego walczy w kratkę. Zaledwie o punkt wyprzedza Tomasza Lecha. Tylko 178 cm wzrostu. Będzie mu ciężko. Poczekaj chwilę, poczekaj chwileczkę. Poczekaj moment. Tutaj. Chwila jeszcze. Okej. Okay. Popatrzmy, czy niższy wzrost będzie dużą przeszkodą dla zawodnika z prawej. Dłużej wyprostowuje każdy słup. Musi zaczynać od niższej pozycji. Ręce muszą dłużej pracować, a wszystko to oznacza szybszy upływ sił. Niestety nie dał rady. To konkurencja nie dla niego. Nie. Siły mi zabrakło. Brawa za ambicje i brawa za walkę. Tomkowi pozostała jeszcze jedna konkurencja. Może bardziej będzie mu odpowiadała. Na razie ta piąta lokata pozostanie chyba maksymalnym osiągnięciem debiutanta w pucharowych zmaganiach. Czas na Arka Makurata. Trzy. No poczekaj, poczekaj, nie, powiedz na gwizdek, tak? Aha. Gotowy? Gotowy. Start. I pierwsze kłopoty z uchwytem. Makurat nie startował jeszcze w tej konkurencji. Może zabrakło doświadczenia, może koncentracji. Wielkie kłopoty, ale Misiu ciągle mocny. Cóż, chyba od początku nie było wielkich szans na pokonanie Nowotniaka. Długo nie może dojść do siebie były mistrz Polski juniorów w podnoszeniu ciężarów. Czas 41,75 sekundy nie jest może rewelacyjny, ale nie wiadomo, czy wielu rywali wciśnie się między Arka i Tomka. Sławomir Toczek ma 2 punkty przewagi nad Makuratem i aż 4 nad Nowotniakiem. Jednak może być mu ciężko, bo mierzy tylko 181 cm wzrostu. Tutaj nie jest to powód do zadowolenia. Czas Toczka 43,19 sekundy. Jednak przegrał z Makuratem. Jeśli teraz przedzieli ich Libacki, siłacze z Kościerzyny znów będą remisować i wszystko rozstrzygnie się w ostatniej konkurencji. Naprawdę wspaniała, skromna. Gotowy? Gotowy. Lubomir przerzucał już palę w hełmie i był tam ostatni z czasem 46 sekund. Dziś jednak jest w dużo lepszej dyspozycji, więc może powalczy o pokaźną zdobycz punktową. Na razie poszło mu płynnie, bez zahamowań.
Liba mierzy 185 cm. Nie powinien mieć takich kłopotów jak Lech czy Toczek, ale chyba jednak ubywa mu siły. Na razie czas porównywalny z Toczkiem i Makuratem. Aż przygiął go ten 250-kilogramowy słup. Ponad 50 sekund uzyskał Lubomir Libacki. Nie. Nie wyszło. Najważniejsze, że Liba nie stracił ani muszu. Techno z Walkmana dudniące mu w uszy na zapleczu. To podobno tajna broń. Co kryje w zanadrzu Mariusz Pudzianowski. Nie. Gotowy? Chwila. Koncentracja. Mariusz jest szybki. Jednak na razie minimalnie gorszy od nowotniaka. To będzie pasjonująca końcówka. Stopery pokazują niemal identyczny czas. 0,2. 0,2, kur! 200. Tyle przegrał Pyton z Tomkiem Nowotniakiem. Trudno mu w to uwierzyć. Poprosimy Krzysztofa Dziemelickiego, a kuku jest... 0,2. O mgnienie powieki przegrał Pudzianowski, a Nowotniak wreszcie dziś potwierdził swój wielki talent. Reszta stawki w swojej normie. Na finiszu za sprawą Nowotniaka niespodziewanie rozgorzała walka o trzecie miejsce. Libacki mimo ostatniej wpadki niemal pewny drugiej pozycji. Pudzianowski już wygrał. Ostatnia konkurencja jest prosta. Kto więcej razy podniesie z ziemi belkę, ten wygra. Tomasz Lech zrobił to 6 razy. Startujący jako drugi Tomasz Nowotniak podniósł belkę 10 razy, wprawiając w zakłopotanie pretendentów do trzeciej lokaty, Makurata i Toczka. Zdenerwowany Arek Makurat podniósł belkę tylko 6 razy, chociaż jako dawny ciężarowiec uważany był za faworyta tej konkurencji. Trzecia lokata odpłynęła jak sen złoty. Popatrzmy dokładnie na zmagania prowadzącej trójki. Sławomir Toczek nie był dotąd mocny w wyciskaniu na barki. Ta konkurencja jest co prawda nieco inna. Tu belkę trzeba każdorazowo opuścić na podłoże, a nie jak dotąd tylko na wysokość barków. Mimo to będzie mu niesłychanie trudno dorównać nie tylko Nowotniakowi, ale i Makuratowi. Druga próba zaliczona. Powinny być jeszcze 4, żeby zachować punkt nad ziomkiem z Kościerzyny. Gorzej z obroną trzeciego miejsca. Cztery podejścia zaliczone, w sumie 680 kg. Brawo Sławek, jest piąte. Już widać jednak, że 10 podniesień pozostaje raczej w sferze życzeń. Może uda się 6. Tak, brawo Toczek, zrównał się z Makuratem. A może nawet da radę go wyprzedzić. Pięknie walczy. Ugięły się ręce przy tej próbie. Czy sędziowie zaliczą taki bój? Zabrzmiał gwizdek, więc chyba zostanie uznany. Tak, ale mimo to Sławek nie obroni trzeciego miejsca. Zadecydował sukces Nowotniaka w poprzedniej konkurencji.
Belka ile waży? Około 120 kg. To ile razy ją podniesiesz? Oj, ja nie, barki nigdy nie były moją mocną stroną. Po prostu to tak jest, no, siły natury nie przeskoczysz. No, 6 to jest minimum, które musiałbym zrobić, żeby zająć drugie miejsce i być takim pewnym, prawda? No właśnie, w tym roku najwyższa pozycja, jak do tej pory. No, jeżeli się uda, to teraz będzie druga. No to trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Jak widać, zawody siłaczy to fascynujące przeżycie. Zajmijmy się jednak wykonaniem planu taktycznego Lubomira Libackiego. Co to znaczy doping? Trzeci raz Belka w górze. Nie puszczaj. Brawo, jest czwarta. Ile mam zaliczonych? Pięć. Pięć zaliczonych, ale on potrzebuje jeszcze tej szóstej. Start! I tak oto Libacki dopiął swego. Wykonał 6 prób i na pewno zajmie drugą pozycję w dzisiejszych zawodach. 6 starczy. Tu też trzeba myśleć i kalkulować. Nie tylko dźwigać kolejne tony ciężarów. Dzięki wam! Mariusz, pamiętaj, żeby nie puszczać rury. Dobrze. Libacki zadowolony. To jego najlepszy wynik w tym sezonie. Teraz wszyscy czekają, co pokaże Mariusz Pudzianowski. Sukces ma już w kieszeni, ale może już bez żadnych obciążeń dać publiczności wspaniałą ucztę na deser. Czy tak się stanie? Poczekajmy. Zaliczył 5 prób i w równym tempie przedalej. Pomóżcie mu, państwo! Oto znowu! 7. Wyraźnie stać go na pokonaniu nowotniaka i triumf w kolejnej konkurencji. 9. ze sporym wysiłkiem. Czyżby nowotniak miał jednak być górą? Jedenasty bój zaliczony. Pudzianowski wygrał i tę konkurencję. Ale jeszcze mu mało. Jeszcze drobna regeneracja sił. I mamy 12. udany bój Mariusza Pudzianowskiego. Wielkiego zwycięzcy zawodów w Wiśle. On jako jedyny, proszę państwa, potraktował tę konkurencję w wymiarze. Kto zrobi to szybciej? Proszę państwa! Spójrzmy na wyniki ostatniej konkurencji. Znów dobra postawa nowotniaka i udany plan taktyczny Libackiego. Mariusz Pudzianowski wygrywa 5. konkurencję dzisiejszego dnia. Popatrzmy. To wyniki zawodów w Wiśle. Słabsza postawa Lecha i Makurata. Nowotniak i Toczek na trzecim. Libacki musi być zadowolony, a supremacja Pudzianowskiego od początku nie podlegała dyskusji. Oto dzisiaj najlepszy, Mariusz Pudzianowski. Te zawody były dzisiaj zdominowane przez niego, ale cieszy wzrastająca forma Lubomira Libackiego, pierwszego zdobywcy Pucharu Strongman w 1999 roku. A następni siłacze już za tydzień. Oglądajcie państwo. Okay, idziemy.